Dzień dobry Państwu. Czy teraz mnie słychać? Teraz. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę konferencję. Tematem mojego wystąpienia będzie psychologia i psychoterapia jako religia. Otóż mówiąc o psychologii i psychoterapii razem, traktuję te dziedziny jako psychologię jako dziedzinę naukową i wyrastającą z niej dziedzinę stosowaną, przynajmniej jedną z najbardziej znanych powszechnie wśród szerokiej publiczności. Dlatego będę mówił o tych dwóch dziedzinach łącznie, choć będę starał się podkreślać też pewne różnice pomiędzy nimi. Otóż mówić o podobieństwie, warto na początku zrobić pewne rozróżnienie, a mianowicie to rozróżnienie, które jest tak istotne między innymi w teorii ewolucji, rozróżnienie, które mówi o pewnych analogiach i homologiach. Chciałbym, zastanawiając się nad podobieństwami psychologii, psychoterapii do religii, abyśmy mieli w pamięci różnicę pomiędzy analogią a homologią. Otóż analogia to jest coś, co jest pozornie podobne. Takim sztandarowym przykładem w teorii ewolucji jest skrzydło owada i skrzydło na przykład ptaka. Te dwa organy są organami analogicznymi, ale nie homologicznymi, bowiem powstały zupełnie na podstawie zupełnie różnych procesów, powstały z innych struktur anatomicznych niż to jest w przypadku organów homologicznych. I taki sztandarowy znowu przykład homologicznych, pewnych narządów homologicznych, to jest ręka człowieka, noga kota, płetwa wieloryba, czy wreszcie skrzydło nietoperza. Są to organy homologiczne, bowiem zawierają w swojej strukturze te same elementy, inaczej nieco ukształtowane. I teraz mówiąc o psychologii, psychoterapii jako religii, o tym podobieństwie, warto na koniec tego mojego wystąpienia, warto będzie odpowiedzieć sobie na pytanie właśnie, czy religia, czy psychoterapia i psychologia są tylko pozornie podobne, czyli analogiczne do religii, czy też są zbudowane w oparciu o te same potrzeby człowieka, o te same mechanizmy zachowania, które składają się na zachowania, które powszechnie rozumiemy jako religię. A więc na potrzeby tej analizy przyjąłem takie rozumienie religii, jakie najczęściej spotykamy w literaturze. Więc religia to jest relacja człowieka do świętości, do jakiegoś sakrum, do jakiegoś absolutu, manifestująca się w czterech podstawowych wymiarach. Pierwszy wymiar doktrynalny, czyli wiara, wymiar mistyczny, czyli dążenie do poznania i zjednoczenia z Bogiem, z jakimś absolutem, czy z jakąś ideą, bo to niekoniecznie musi być też religia, która ma Boga osobowego. Trzeci wymiar to wymiar rytualny, gdzie zalicza się różnego rodzaju czynności kultu. I wreszcie wymiar społeczny, który opisuje zgromadzenie, opisuje kościół, wspólnotę religijną i tak dalej, i tak dalej. Opisuje też wzajemne relacje i wzajemne oddziaływania społeczne w ramach takich zgromadzeń, w ramach takich wspólnot. Jeśli idzie o wymiar doktrynalny, to ja zajmę się tylko dwiema właściwie takimi grupami doktryn. Ich jest bardzo dużo w psychologii. Niestety jest ich bardzo dużo, co podważa nieco ten status naukowy psychologii.
Pierwsza z nich to jest taka doktryna, takie doktryny, dogmaty, które powstają wokół pojęcia self, ja. I tutaj szczególnie uderzającym jest pojęcie samorealizacji, samospełnienia. Ono było pierwotnie gdzieś już podnoszone, ten temat samorealizacji, samospełnienia przez Platona, Arystotelesa. Potem była długa przerwa. Kierkegaard wprowadził je z powrotem do filozofii jako wypełnienie tej pustki egzystencjalnej. Ale największą karierę samorealizacja, samospełnienie zrobiła w psychologii humanistycznej. Proszę zwrócić uwagę, że samorealizacja zakłada istnienie pewnego doskonałego modelu, pewnego wzorca, do którego człowiek powinien dążyć. A więc jest to swego rodzaju przeznaczenie, czy można powiedzieć powołanie. Czasami mówi się o uśpionej boskiej mocy. To jest taka domniemana predestynacja do jakiegoś ideału. Przy czym ten ideał nie jest do końca określony. Propagatorzy idei samorealizacji mówią, że trzeba w sobie ten ideał odkryć, choć brakuje bardzo często wskazówek, przepraszam, jak do niego dotrzeć. Z tym pojęciem, z tymi doktrynami wokół self wiążą się również pojęcia prawdziwego ja bądź autentycznego ja, prawdziwych emocji bądź autentycznych emocji, bądź jako przeciwieństwo często się mówi o emocjach toksycznych. Przy czym, jeżeli podrążyć głębiej, zapytać psychoterapeutów, zapytać psychologów, zapytać różnego rodzaju guru psychologicznych o kryterium tej prawdziwości, o kryterium tej autentyczności, no to często napotkamy w tym miejscu na pustkę. Druga grupa tych doktryn, dogmatów, które w psychologii są obecne, jest związana z determinizmem środowiskowym. Determinizm środowiskowy to z jednej strony jest spuścizna filozoficzna, spuścizna tabula rasa, białej karty, którą będziemy zapisywać, z drugiej strony utrwalone dość mocno poprzez behawioryzm i znaczenie, jakie środowisku zewnętrznemu behawioryzm przypisywał. Ten determinizm środowiskowy jest na tyle silny, że Robert Plomin, który jest badaczem genetyki zachowania, przez 30 lat powstrzymywał się z publikacją swojej książki Matryca, czyli jak DNA uczyniła tym, kim jesteśmy, z obawy przed ostracyzmem ze strony środowiska naukowego. Dlatego, że właściwie jeżeli spojrzeć na historię psychologii, to większość tego, co w psychologii robiliśmy, co badaliśmy, to było badanie wpływu środowiska na zachowanie człowieka przy milczącym założeniu, że to środowisko jest krytyczne dla zachowania człowieka. Podczas gdy dzisiaj wiemy, że z powodzeniem co najmniej 50% wariancji może wyjaśnić genetyka zachowania. Jeśli idzie o wymiar mistyczny psychologii, psychoterapii, to oczywiście jest realizacja, jest podejmowanie pewnych działań, mianowicie ludzie w myśl zaleceń terapeutycznych, w myśl zaleceń psychologii, dążą oczywiście do samorealizacji, dążą do samospełnienia, do czegoś, co psychoterapeuci nazywają często samoaktualizacją, do jedności z samym sobą, do pewnej autonomii osobowościowej, bo tak czasami jest to nazywane, a Adler mówił wręcz o dążeniu do mocy. Przy tym dążeniu do tego absolutnego ja, tego, które powinniśmy odkryć, zrealizować, nadajemy też pewne moralne znaczenie tym pojęciom samospełnienia i samorealizacji. One są jednoznacznie dobre.
Nadajemy też szczególne znaczenie takim pojęciom jak spontaniczność zachowania, choć znowu jeżeli poprosimy o kryteria spontaniczności, jeżeli będziemy próbować zobaczyć, odróżnić zachowanie spontaniczne od niespontanicznego, to bardzo często natrafiamy też na pustkę bądź na ekskatedra tłumaczenia terapeutów, co jest zachowaniem spontanicznym, a co nie. Gdyby przyjrzeć się temu słowu rzetelnie, to zachowanie spontaniczne to jest zachowanie zgodne z naszymi biologicznymi popędami, które kultura próbuje w jakiś sposób ujarzmić. Wyraźnie rysuje się też w tym miejscu analogia, pewna analogia do religii. Mianowicie w religii, tak jak w religii chrześcijańskiej, zakłada się grzech pierworodny. Człowiek rodzi się z pewnym grzechem, człowiek rodzi się niedoskonały, jego życie ma prowadzić do pewnego ideału, którym jest świętość, do pewnego stanu łaski. W przypadku psychologii, psychoterapii, to ja pierwotne, które się nie samorealizuje, jest tym ja gorszym, nieautentycznym, a więc analogicznie do tego grzechu pierworodnego. Dopiero w wyniku własnej pracy powinniśmy to ja odkryć i dążyć do tego, aby umożliwić mu samorealizację, cokolwiek to jest. W tym wymiarze mistycznym, podobnie jak w religii, odrzucamy bardzo często intelekt i rozum jako kryterium prawdy i zastępujemy je dość często doświadczeniem własnym. To doświadczenie własne, to czego doświadczamy w tym procesie dążenia do tej doskonałości, ma potwierdzać, czy jesteśmy na dobrej drodze, bądź na złej drodze. Tutaj taki bardzo charakterystyczny przykład to jest psychoterapia osób, które chcą uprawiać psychoterapię, bądź w ogóle mówić o psychoterapii. Tak się składa, że jestem krytykiem psychoterapii i najczęstszy zarzut, jaki słyszę, jest taki, że bez doświadczenia własnej psychoterapii nie mam prawa mówić o niej. Nie jestem upoważniony, ponieważ nie doświadczyłem. A więc psychoterapia staje się czymś, co jest niepojmowalne przez rozum, a jedynie przez doświadczenie. Jeśli idzie natomiast o te realizacje w tym wymiarze mistycznym doktryn związanych z determinizmem środowiskowym, no to tu jest takie silne przekonanie, zakorzenione przekonanie, że to otoczenie nakłania nas do wszelkich zachowań, czy to dobrych, czy to złych. I modyfikacja zachowania człowieka możliwa jest przez kreowanie, modyfikację środowiska, tak aby stworzyć idealne warunki dla życia, dla zdrowia psychicznego, idealne warunki dla rozwoju, idealne warunki dla edukacji. To się objawia również w badaniu czynników środowiskowych i ich interakcji, które przyjmują charakter takich poszukiwań świętego Graala, a więc jak odkryć te czynniki środowiskowe, które mają najistotniejszy dla nas wpływ. Przykładem trochę anegdotycznym, no ale on dotyczył setek tysięcy ludzi, to było bezstresowe wychowywanie dzieci, taka koncepcja, która no, była manifestacją tego dogmatu o przewadze, właściwie nie o przewadze, co o całkowitej dominacji środowiska nad innymi czynnikami. Tutaj można też wspomnieć o teorii więzi Bowlby'ego, która cały czas jest wykładana, uczona, w oparciu o którą cały czas prowadzi się psychoterapię. Kiedy człowiek dąży do tego ja autentycznego, no to staje też przed takimi dylematami,
które pewien rysownik satyryczny ujął to w taki sposób, jak Państwo widzicie na tym rysunku. Jeśli pokonałem sam siebie, to czy wygrałem, czy przegrałem? Jeśli sam siebie realizuję, to czy ja realizuję siebie, czy realizuję kogoś innego i tak dalej, i tak dalej. No to są takie konsekwencje logiczne tych doktryn. W wymiarze rytualnym no, podejmujemy szereg czynności, które mają taki charakter. Bardzo często uważa się, że nie można stać się pełnym, autentycznym, samozrealizowanym człowiekiem bez terapii, więc bardzo często zgłaszamy się na terapię właśnie po to, żeby odkryć pełnię siebie. Kryterium samorozwoju przyjmuje charakter również rytualny, otóż udział w różnego rodzaju formach samodoskonalenia się, warsztatach i tak dalej. To są rytuały, które mają nas przybliżać w jakiś sposób do tego absolutu samospełnienia. Analogicznie do rytuałów modlitewnych praktykujemy też dzisiaj zalecany przez wielu psychologicznych guru mindfulness bądź inne quasi-religijne techniki, praktyki medytowania, które mają zapewnić nam to poczucie realizacji postulatów tej religii selfizmu, nazwijmy ją. W ramach psychoterapii też bardzo charakterystycznym rytuałem jest tak zwane przepracowywanie problemów z dzieciństwa. Otóż terapeuci uważają, że to wtedy została ukształtowana nasza osobowość, nasz charakter, to, kim jesteśmy jako osoby dorosłe. I wbrew temu, co pokazują wyniki badań naukowych, no, setki tysięcy ludzi podczas terapii rozmawia o swoich relacjach z rodzicami po to, żeby zbliżyć się do tego absolutu, czyli autentycznego, nieskrępowanego ja. W zakresie determinizmu środowiskowego praktykujemy to, co Richard Feynman, znany fizyk, laureat Nagrody Nobla z fizyki, określił mianem kultu cargo. Otóż podejmujemy prace badawcze, robimy pewne rzeczy, które nie przynoszą efektów, a które są pozornie właściwe i prawidłowe. On tu mówił o kulcie cargo, czyli o tych mieszkańcach wysp Oceanii, którzy naśladowali zachowania białych, budując pasy startowe i wykonując różne inne czynności po to, żeby sprowadzić na ziemię samoloty z ładunkiem cargo. Otóż nie udawało im się tych samolotów sprowadzić, dlatego że te działania ich były działaniami pozornymi tylko. I podobnie Feynman mówi o naukach społecznych, jako o takich naukach kultu cargo. Czy Feynman miał rację? Ja podam jeden prosty przykład. 3 lata temu ukazała się największa metaanaliza, jaką przeprowadzono na temat predyktorów samobójstwa. W tej metaanalizie uwzględniono 365 prac badawczych opublikowanych w ciągu 50 lat. Wniosek z tej metaanalizy jest taki, że dzisiaj dysponujemy możliwością przepowiedzenia samobójstwa na podstawie obserwacji, badania ludzi z prawdopodobieństwem równym rzutowi monetą. A więc 50 lat badań, 365 prac o bardzo wysokiej jakości nie doprowadziły nas donikąd. Doprowadziły nas do tego samego miejsca, do którego wyspiarzy oceani prowadzą wysiłki zmierzające do sprowadzenia samolotów z ładunkiem cargo na ziemię. To jest to, co robimy w nauce. No i tutaj też można pokazać, budzący moje rozbawienie nieco, ciągłą tendencję do reformy edukacji. Ta reforma wygląda w ten sposób, że modyfikujemy cały czas środowisko nauczania,
a to są gimnazja, a to nie ma gimnazjów, a to jest jakiś egzamin, a to nie ma. Takim przeświadczeniem zabobonnym wręcz, że jeżeli dobrze zmodyfikujemy to środowisko, to dzieci w tym środowisku nagle w cudowny sposób zaczną wchłaniać w siebie wiedzę i to środowisko zapewni im maksymalizację ich potencjału. Wreszcie czwarty wymiar społeczny to jest ta powszechna akceptacja dla nacechowanych moralnie działań samorozwoju, samorealizacji, realizacji własnego potencjału. To jest ta wspomniana przeze mnie wcześniej konieczność terapii własnej jako warunek w ogóle dopuszczenia do wspólnoty terapeutów. Bez większości modalności, bez odbycia terapii własnej nie można dostąpić bycia terapeutą. Oczywiście o osiąganiu tych wyższych stanów na drodze tego zjednoczenia z absolutem decydują kapłani terapeuci, którzy osiągają ten poziom kompetencji poprzez spełnienie określonych wymagań, ale bez odniesienia się do obiektywnych kryteriów. W rezultacie to oni na końcu decydują, czy ktoś jest autentyczny, czy toksyczny, czy samorealizuje się, czy się nie samorealizuje, czy jego ja jest prawdziwe, czy też nie. W tym wymiarze społecznym mieści się też stwarzanie złudzenia samorozwoju poprzez właśnie udział w takich społecznych działaniach jak warsztaty, superwizje, grupy spotkaniowe, treningi interpersonalne itd., itd. Wreszcie tutaj szczególnie też w społeczności terapeutycznej zaznacza się jej rola w aktach zwątpienia, które to akty zwątpienia są traktowane jako przejaw rozwoju i każdy, kto ich doświadcza, powinien też z nimi walczyć, oczywiście ze wsparciem społecznym swojej grupy społecznej. W wymiarze naukowym bardzo silnie zaznaczony jest trend poprawności metodologicznej prowadzonych badań przy marginalizacji istotności tych badań. A więc tak jak powiedziałem o tych badaniach nad samobójstwem, tak bardzo wiele obszarów badań charakteryzuje to, że publikuje się tysiące bądź dziesiątki tysięcy badań poprawnych metodologicznie, bardzo dobrze przeprowadzonych. Natomiast jeżeli zbieramy wnioski z tych badań, to niespecjalnie donikąd one prowadzą, a więc jest to ten i społeczny nacisk na to jest ewidentny. To, o czym powiedziałem, powoduje taki dryf psychologii w kierunku religii, który możliwy jest dzięki temu, że w sposób świadomy porzucamy dyscyplinę naukową na rzecz religijnych sposobów dowodzenia prawdy. Są to między innymi akceptacja praw doktrynalnych i brak falsyfikacji, stawianie własnego doświadczenia ponad dane empiryczne i obiektywne wskaźniki, akceptacja rytualnego charakteru tych działań, właśnie zgodność z normami, procedurami, a nie obiektywnymi wskaźnikami efektywności czy skuteczności, i wreszcie system społecznych wzmocnień dla takich sformalizowanych działań. Podsumowując, mam nadzieję, że dostarczyłem Państwu danych do tego, aby zadać sobie pytanie, czy psychoterapia, psychologia i psychoterapia w swej takiej uderzającym podobieństwie do religii to zjawiska analogiczne, a więc tylko podobne z pozoru, czy też homologiczne, a więc zbudowane na tych samych pragnieniach i potrzebach ludzi.
To pytanie oczywiście zostawiam do odpowiedzi dla Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.